Witajcie na kanale Kołem się tocząc, który opowiada o historii Polski, patrząc z nietypowej zazwyczaj perspektywy. Zachęcam do subskrybowania, bardzo pomaga to w pozycjonowaniu filmów. Kontynuując miniserię o szwedzkim potopie, przyglądam się dziś kapitulacji sił wielkopolskich pod ujściem. Było to skandaliczne zachowanie szlachty, która niemal zupełnie bez walki poddała całą prowincję przeciwnikowi. Jak wygląda ten akt na tle omawianych już przeze mnie litewskich traktatów w Kejdanach? Szwedzki atak na rzecz pospolitą, chociaż od pewnego czasu spodziewany, i tak okazał się wielkim zaskoczeniem. Polacy nie spodziewali się, że Karol X Gustaw tak szybko zmobilizuje swoją armię. Mimo, że faktycznie nie do końca zrealizował swoje plany rekrutacyjne, i tak zdecydował się uderzyć, już latem. Wszelkie zarządzenia obronne zapadły w naszym kraju późno i były realizowane w atmosferze nerwowości, szybko zmieniającej się sytuacji. Pospolite ruszenie zwołano niemal w momencie wkroczenia armii Arwida Wittenberga w granice Rzeczpospolitej, a i tak część szlachty nie wierzyła w zagrożenie, czekając na rozwój wydarzeń w swoich domach. Niemal do samego końca okresu pokoju kpiono z zamorskich przybłędów. Troszkę większą świadomość mieli magnaci, ale oni za to oddali się w pełni grze politycznej. Szło tym razem o dowodzenie nad armią, która miała zatrzymać Szwedów, a jej wodza wykreować na zbawce ojczyzny. Bardzo zabiegało to stanowisko Krzysztof Opaliński, herbu Łodzia. Uważał, że jako wojewoda poznański, w jego mniemaniu zarządca najważniejszego wielkopolskiego województwa, jest naturalnym kandydatem. Andrzej Karol Grudziński, wojewoda kaliski, miał zupełnie inne zdanie. On również uważał się za idealnego kandydata, lepszego wojskowego niż Opaliński, który bardziej znany był jako satyryk i średnio zdolny dramatopisarz. Oboje mieli liczną i głośną partię szlachecką, co już na starcie przekreślało szanse na sensowne porozumienie. W atmosferze coraz większego bałaganu i chaosu udało się jednak zebrać pod ujściem sporą masę pospolitego ruszenia oraz trochę zawodowych żołnierzy. Historycy określają dziś te siły na ponad 14 tysięcy, co na ówczesne standardy było zgrupowaniem znaczącym. Trzeba to jednak uczciwie przyznać, że liczba ta jest bardzo myląca. Regularne oddziały, które poza impetem pierwszego natarcia potrafiły zrobić użytek z broni, stanowiły zaledwie dziesiątą część. Wśród nich nie było piechoty, te role powierzono nieregularnym oddziałom, złożonym z mieszczan i chłopów. Elitę stanowiła chorągiew husarska, wyglądająca imponująco, ale obiektywnie niemal bezużyteczna w planowanej obronie obozu. Czy faktycznie do tej obrony dojdzie, nie było zresztą pewne, coraz częściej otwarcie stawiano pytanie podważające sens jakichkolwiek walk. Słychać je było głównie od magnatów. Zastanawiano się mocno nad zasadnością ryzykowania życia i majątków. Wielu podnosiło fakt niechęci do panującego Jana Kazimierza, który jak niewielu polskich władców zraził do siebie społeczeństwo. Opaliński i Grudziński kłócili się za sobą. Szlachta się burzyła, wojska nie było za wiele. W obozie był jednak człowiek, którego upatrywano jako potencjalnego wybawiciela. Musiał tylko chcieć nim zostać. Bogusław Leszczyński. Podskarbi Koronny i Starosta Generalny Wielkopolski otrzymał od Sejmu misję obrony prowincji. Miał ogłosić stosowne uniwersały i wydać listy przypowiednie w celu zaciągu tysiąca konnicy. W swoich obowiązkach otrzymał ponadto obsadzenie przepraw na noteci. Podskarbi był człowiekiem energicznym, obdarzonym wyobraźnią, ale też niestety materialistą, stawiającym swój własny interes na pierwszym miejscu. Niczym sprawny księgowy dokonał rachunku zysków i strat. Wyszło mu, że lepiej będzie odsunąć się w cień. Jednego dnia był zdrowy, drugiego już chorował na ciężką podagrę. Szwedzki atak przesiedział we Wrocławiu. Przypisuje mu się nawet słowa: nie dbam kto na tronie, heretyk czy katolik, bo mnie z każdym będzie dobrze. Niestety nie była to postawa odosobniona, zresztą nie tylko w Polsce. Warto tu dodać, że tuż po otrzymaniu informacji o kapitulacji pod ujściem. Podskarbi cudem ozdrowiał, powrócił do Poznania i prosił Szwedów o zapewnienie bezpieczeństwa majątkowego. Szwedzka armia maszerująca z Pomorza Szczecińskiego przekroczyła w takich okolicznościach granicę państwową pod Siemczynem 21 lipca. Liczyła około 15 tysięcy żołnierzy dowodzonych przez doświadczonego fińskiego dowódcę, Feldmarszałka Arvi Davidenberga. Było to największe zgrupowanie skandynawskich wojsk przygotowujących się do najazdu na Rzeczpospolitą. Pod ujściem pojawiło się ono 24 lipca 1655 roku. Według relacji osób znajdujących się w polskim obozie doszło do wymiany ognia artyleryjskiego. Szwedzi zajęli okoliczne pola i łąki. Nie doszło jednak do żadnej większej bitwy. Ten bojowy rekonesans zakończył się utrzymaniem pozycji przez piechurów pod wodzą Władysława Skoraszewskiego. Mimo to duch walki w większości obrońców całkowicie upadł. Dodatkowo atmosferę defetystyczną podgrzał list Hieronimera Dziejowskiego, który namawiał do poddania się i zaniechania wszelkiego oporu. Dzień później Grudziński i Opaliński rozpoczęli pertraktację, ochoczo rezygnując z walki i związanego z nią ryzyka. W kilka godzin ustalono warunki. Akt poddania się Karolowi Gustawowi był krótki. W punkcie pierwszym zawarto istotę układu, a głosił on, że województwo poznańskie i kaliskie staje pod protekcją Karola Gustawa któremu wierność i posłuszeństwo obiecują, jakie winni królowi polskiemu. Kolejne punkty stanowiły uzupełnienie i rozszerzenie aktu poddańczego. Król szwedzki zyskiwał możliwość dowolnego rozporządzania miastami, dobrami materialnymi, pobierania podatków, ceł oraz dowolnego wykorzystania siły zbrojnej z podległych sobie nowych terenów. W zamian Wittenberg w imieniu władcy zapewnił o nienaruszalności praw i przywilejów szlacheckich, poręczył swobodę wyznania, oraz przyrzekł, że wyższe urzędy obsadzać będą wyłącznie Polacy. Szwedzi zobowiązali się ponadto do niestacjonowania w dobrach szlacheckich i nie pobierania z nich hiberny, czyli podatków w naturze na rzecz przezimowania armii. W ustaleniach znalazło się miejsce na groźbę utraty majątku w razie ponownego opowiedzenia się za Janem Kazimierzem. Podpisy pod dokumentem złożyło kilku znamienitych magnatów. Byli oni pierwszymi, którzy dobrowolnie opuścili prawowitego monarchę. Krzysztof Zbnina Opaliński, Andrzej Karol Grudziński oraz kasztelanowie wielkopolskich ziem stworzyli precedens, który niedługo później miała wykorzystać cała masa innych dostojników królestwa. Kilku obecnych pod ujściem zachowało postawę wierności, ale nie było ich zbyt wielu. Jednym z ciekawszych możnych pozostających po stronie Jana Kazimierza był brat cioteczny Jeronima Radziejowskiego, wojewoda inowrocławski Jakub Rozrażewski. Cała polska piechota dostała się pod dowództwo Radziejowskiego, który od tego momentu miał również sprawować dowództwo nad wszystkimi oddziałami wojskowymi zaciągniętymi na terenie Polski. Ex kanclerzy przeżywał chwilę triumfu. Jego plan zemsty na Janie Kazimierzu nabierał realnych szans na pełne powodzenie. Przypisuje mu się słowa wypowiedziane podczas uczty po podpisaniu aktu kapitulacji, które brzmiały Jan Kazimierz odebrał mi dobra, cześć, żonę. Ja mu dziś odebrałem koronę, którą nosił niegodnie i oswobodziłem ojczyznę od tyrana. Szwedzi pozostali pod ujściem kilka następnych dni. Oczekiwali reakcji wielkopolskiej szlachty, nie do końca byli pewni, czy poddanie się jest powszechnie uznane. Domyślenia dała im postawa wspomnianej już polskiej piechoty niezawodowej. Najpierw ochoczy uczestniczyli w uczcie na część podpisania traktatu, żeby jeszcze przed porankiem zniknąć bez śladu. Również drobna szlachta nie okazała się specjalnie wylewna w stosunku do przybyszy. Jedynymi, którzy otwarcie pokazywali swoją uległość, byli magnaci i bogata szlachta. Do szwedzkiego obozu masowo przybywali kolejni dostojnicy w nadziei, że za przyjęcie protekcji Karola Gustawa otrzymają salwa gwardii. Dokument zapewniający w ich mniemaniu pełne bezpieczeństwo im samym oraz przede wszystkim majątkowi, który posiadali. W tamtym czasie faktycznie mogło się wydawać, że list podpisywany przez Wittenberga lub samego monarchę może oznaczać lepszą pozycję. Później stopniowo okazywało się, że miał on jednak znacznie bardziej symboliczne niż praktyczne znaczenie. Przypisywano mu niemal moc magiczną, twierdząc, że posiadając salwagwardię można się swobodnie poruszać po kraju ogarniętym wojną. W tych warunkach oczywiście żaden podpis nie czynił w pełni bezpiecznym. Przyjęcie gwardii równało się za to w wyparciu dotychczasowej władzy, i poddaniu szwedzkiemu wazie. Dopiero 28 lipca z obozu szwedzkiego wyszły pierwsze oddziały. Forpocztą okazał się Radziejowski, stojący na czele 2000 ludzi. Wittenberg z siłami głównymi ruszył jego śladem dzień później. Celem marszu był Poznań, który mimo wszystko szykował się do walki. Mocno zachęcał do niej rozwarzewski, a większość mieszczan chciała zamknięcia bram przed najeźdźcą. Niestety zapał ten okazał się słomiany i zupełnie, kiedy do miasta przybyli Opaliński z Grudzińskim, grożąc rajcom miejskim atakiem. Nie tylko szwedzkich, ale i polskich żołnierzy, współpracujących z nimi. Złamany tym oświadczeniem Poznań wpuścił wroga. Szybko zresztą tego pożałował. Uznawana za niezwyciężoną, armia szwedzka okazała się zbieraniną żołdaków z podciemnej gwiazdy. Poza kontrybucją na rzecz armii rozłożonej pod miastem, stolica Wielkopolski zapłaciła grabieżom i ofiarami wśród cywilów. Pijani żołnierze rabowali sklepy i prywatne posesje w całym mieście. Było to interesujące, gdyż Szwedzi za podobne występki dotychczas skazywali na śmierć. Sytuację opanował dopiero Wittenberg, który przybył do Poznania kilka godzin po pierwszych oddziałach. Kazał powiesić kilku prowodyrów. Feldmarszałek był twardy i nie przebierał w środkach, robił co było trzeba, aby utrzymać armię w ryzach. Od czasu opuszczenia Szczecina stracił karnie ponad 40 swoich żołnierzy ale dzięki temu dyscyplina była doskonała. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnych materiałów, zarówno o potopie, jak i innych zagadnieniach. Do zobaczenia wkrótce.